Ogólnie u mnie jest taka sytuacja, że po trudnym sezonie halowym złapała mnie kontuzja. Borykałem się z nią dosyć długo i zielone światło od treningów dostałem na początku maja, więc w maju dopiero ruszyłem z przygotowaniami. Ten start na Mistrzostwach Polski tak naprawdę stał pod dużym znakiem zapytania, ale udało się. Trenowałem dużo, dużo mniej niż zwykle, ale to też może być dla mnie klucz. No i tak, no i zaczynając od setki, rekord życiowy, pierwsze 60 metrów naprawdę dobre, potem widać było, że zabrakło tej szybkości, zabrakło obiegania. Skok w dal mniej więcej na swoim poziomie, 6,94 bodajże. No, w pchnięciu kulu była straszna wpadka. Nie wiem, co się wydarzyło tak naprawdę. Czułem po prostu, że zeszło ze mnie powietrze. Tak naprawdę to jest mój pierwszy dziesięciobój od roku. Rok temu startowałem na Mistrzostwach Polski i dopiero to powtórzyłem. Tak więc w topa 2 metry co najmniej straty. To jest kupa punktów. No wzwyż to rewelacja. Rekord życiowy poprawiony o 5 cm, także mega, mega, mega się cieszę. Naprawdę obiecujące skoki na 2.11, więc widać, że można. No i 400 metrów wyrównanie rekordu życiowego. Nie jest to jakiś super wynik, ale mnie bardzo cieszy. Zrobiłem tak naprawdę 2 treningi tempowe. To jest naprawdę duży, duży dla mnie sukces. Ale wiem, że stać mnie na dużo więcej. Jestem gotowy robić ponad 8000 punktów grubo. I no, muszę po prostu się do tego przyzwyczajać, do tych wysokości, do tych prędkości. Po Mistrzostwach Polski mam plan cały czas trenować i wystartować w pełni sił i w pełni zdrowiu w Talans we wrześniu. 8000 punktów tak naprawdę, tak jak mówią ludzie, że wtedy się zaczyna wieloboista, taki prawdziwy, z krwi i kości. To też daje mi przepustkę na imprezy europejskie, światowe i na duże międzynarodowe meetingi. I to już naprawdę by było coś.